Co myślicie na temat takich naklejek, nie? Co myślimy? Mhm. Polska, Islam, Polska dla Polaków, no jak tak najbardziej, jest. Nie? Patriotyzm. Podobają się. Czy wzywają do czegoś, czy tak, wiesz, pozytywnie, negatywnie? Pozytywnie. Ole stinks, no kurde, ładne. No. Podobają się? Tak. No. Ta jest najlepsza, ta środkowa. White Pride. Ta. No, ta najlepsza. A o czym one w ogóle mówią, waszym zdaniem? No, Kuba, wypowiedz się na ten temat. O patriotyzmie, czy są... Nie ma to, że boli. Czy są może rasistowskie, czy właśnie wzywają do patriotyzmu? Nie. Polskę dla Polaków? No, coś takiego, coś takiego. Nie? Ale kurde, ładne są. Nie przeszkadzają wam? Nie, nie. Są w porządku mega. Spoko, Polska dla Polaków, ale no śmierć wrogom ojczyzny. No, czy ja wiem, czy to wrodzy? Znaczy, nie chcę ich tu, nie? Ale też bez przesady. Chodzi tutaj o te zdjęcia, tak? Gdzie ci politycy mają kulkę w głowie, tak? No. Mhm. Ale to też Polacy. To też Polacy? Aha. Tak, to jest biedny. A, no bez kitu. No to nie, to niech giną. No to ja jestem patriotą bardzo, no to... Dla mnie to jestem za. Jestem przeciwko ISIS. Jestem, no to... Ja to jestem za. Śmierć wrogom ojczyzny. Tam jest, nie widać tego napisu na dole. No, to chyba, że... To już trochę za mocne. Ciężko tak? Stwierdzić, to już za mocne, to już nie. To też mi się nie podoba. A co sądzicie? No bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mhm. A o czym one mówią może? Nie wiem. No to jak, zgadzacie się z tym, ale nie wiecie o czym mówią, a o czym mówią? Ja nie wiem. No tu jest orzeł, co nie? W godle. No, no więc tak, on od razu tak. Jakby pozytywne takie emocje wzbudza, co nie? No, co nie. Co sądzicie na temat takich naklejek? Może pani pierwsza się wypowie. Nie wiem, ale nie wiem, co one znaczą w ogóle. No to jest... No, może kolega przetłumaczy, co tu mamy? No to jest patriotyczne takie naklejki masz. Biała duma na przykład. Mhm. Śmierć wrogom ojczyzny, tego typu, tak? Polska dla Polaków. A kolega jakie ma zdanie? Polska no ja myślę, że to jest to jakieś fajne urozmaicenie. Tylko, że nie wiadomo, czy to jest legalne, tak? Mhm. Czy jest możliwość wyprzedzenia takich naklejek? Jeśli to by była... taki ruch ze strony Ostródy, tak, miasta, to bardzo fajne. Ja bardzo mi to nie przeszkadza. White Pride, śmierć wrogom ojczyzny. Rasistą nie jestem, mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Pewnie, że nie. Rasistą nie jestem. Ale co pan na takie naklejki? Uważa pan, że powinny się znajdować na ten, czy raczej nie? Czy powinno to być, ktoś powinien być ukarany za takie no, przeszkadzanie naklejek, czy na nie przeszkadza pewno, panu? Na pewno bez zezwolenia powinno być karane, to wie pan, ale... Tak samo jestem większość ludzi przeciwny tym, żeby po prostu nie islamizować Polski. Nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają panu. Nie mam zdania za bardzo. Nie znam osób, które to przyklejają i w ogóle, chociaż ostatnio jakbyśmy na marszu, to każdy chodził i to rozdawał takie ulotki. I właśnie każdy gadał właśnie, żeby tego nie brać, bo to coś z tyłu takiej jakby sekty. Co panowie sądzą na temat takich? Nie, nie za bardzo? Nie. Nie podobają się? Słabo, no. Mogą być, nie przeszkadzają, ale... Ale można by było coś lepszego wymyślić. Ale brzydkie słowa. Bardzo brzydkie, nie podobają mi się. Ja po prostu... Mi się to nie podoba. No, mi to się nie podoba, na przykład. Tak? Co pan sądzi o takich naklejkach? Polisz, islam. Polskę dla Polaków, śmierć wrogom ojczyzny. No dlaczego? Ja jestem, nie jestem przeciwko nabytkom z zagranicy. Z zagranicy? Oczywiście. Przeciwko u nas dużo Ukraińców. No, też są ludzie. Nie. A co z tym islamem? Każdy niech dba o swój interes. Co sądzę? Nie powinno takiego czegoś być w ogóle. Nie zgadza się pan, tak? Nie. A czemu? Tak jakby jakieś nazistowskie znaki. Mhm. Islam jakiś tutaj, nie wiem po jakim to pisze. Tutaj śmierć też. Śmierć wrogom ojczyzny. No właśnie. Ja nie popieram tego. Czy są tak, one, czy... one tak odrażająco trochę wyglądają te naklejki. Ja uważam, że one nie powinny być na słupach nigdzie więcej. Przeciw. Jest pan przeciw? Tak. Przeciw. A czemu? No bo to jest... jak to można grozić może... No różnymi konsekwencjami. No to ruskie, to jest ruski, nie? Już szkalo... Śmierć wrogom ojczyzny. No, śmierć wrogom ojczyzny. No, a ruski jaki jest... Ruch ojczyzny dla nas. Co ma Rusek do nas? Mhm. Mi się wydaje, że to jest anty innych krajów. No. No nie bardzo to wszystko wygląda na pewno. Mhm. Zwłaszcza na tych słupach. Mhm.
Szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę to, ale tak nie powinno być. Mhm. Nic dobrego to nie niesie. Takie naklejki można znaleźć u nas w mieście. Tak. Chciałbym zapytać, żeby pan mi zinterpretował odrobinę te naklejki. No. Co one oznaczają, o czym one mówią, jakie jest pana zdanie na temat takich naklejek? O Islanie, o naszych wyrokach naszych państwa niedobrego. No. No, Anglia, no też, no i ten Wrocław. Wrogów nie. Śmierć wrogą, no, taka no. Naklejeczka. Jakie jest pana zdanie w ogóle na temat takich naklejek na słupach, czy to... Kto to wolę to robi tak kiedyś? No nie wiem, my akurat no, widzimy to, że na słupach znajdują się takie rzeczy. No, no i chcemy podpytać społeczeństwa. Niedopuszczalne uważam, takie rzeczy są, uważam. No to trzeba karać. Nie podoba się pani? Nie, bardzo. Nie podobają mi się takie napisy. A w ogóle dzieci nawet to samo powiedzą co ja. Polska dla Polaków, śmierć wrogą. Aha, nie wiem. No rasistowskie te poglądy mają, no. Co niektórzy. Mnie na przykład to przeszkadza. Ja nie jestem z tego zadowolona, że ktoś takie nakleje. Jest nasze wkleja. Środowisko, powiedzmy nasz obszar, tak, nasze osiedle, więc nie życzymy sobie. Nie życzymy, powinien być porządek. Tak. Co pan sądzi o takich naklejkach? No to no co, no nie przeszkadzają mi, nie? No o co chodzi w ogóle? Islam, Polska dla Polaków, śmierć wrogą, ojczyznę. No to są trochę nie bardzo, nie? Takie, nie co? Bardzo, uważa no, pan, że nie za bardzo. Tak jest, taki sposób. To są takie anty jakieś tam Polska, Islam, co to znaczy? Nie znam się na tych. Nie ma, że boli Polska, Islam. No. Tak. No nie. Polska dla Polaków, śmierć wrogą ojczyzny, nie, takie patriotyczne naklejki. No to właśnie, nie, ja to chyba niekoniecznie. Nie podoba się pani taki patriotyzm? Nie. Każdy chyba powinien, nie wiem, jakoś w sobie go swoim postępowaniem i w ogóle okazywać, a nie naklejkami. No, jak dla mnie to jest trochę wandalizacja, bo ani to ładne, ani pożyteczne, no nie sądzę, żeby to było potrzebne. To jest takie szpecenie raczej. A jeżeli to jest moja opinia. O charakter, przesłanie, które niosą takie naklejki, pan się z nimi zgadza, czy nie? Znaczy, raczej nie. Tym bardziej śmierć wrogą. No, to mi się... Ojczyzny jeszcze, bo nie widać tego zamiaru, śmierć wrogą ojczyzny. No, nie bardzo mi się to podoba. Wolałabym, żeby jeśli już ktoś jest tak do tego nastawiony, to żeby może zachował to dla siebie i nie wygłaszał tego aż w tak negatywny sposób. No trochę irytują, wie pan, bo tam jest w tej tradycji chowany nie jestem, żeby takie symbole są troszeczkę polskie, coś tam. A jeżeli chodzi o treść takich naklejek Polska dla Polaków, śmierć wrogą ojczyzny, to pana zdaniem bardziej patriotyzm czy rasizm właśnie, bo to takie dwie strony różnie, takie... No to, że pana, trzeba być w miarę chyba tolerancyjny, jednak. Wszak nie jest Polska, nie jest Polacy, nie jesteśmy jedynym wybranym narodem, jakimś takim uprzywilejowanym. Będzie te przeniganie. Prosta sprawa. W wolnej Europie jesteśmy, jakiejś wolnej, nie? Ludzie się między sobą związki zakładają. W rodzinie mam to. Dlatego, wie pan, jakieś takie pojęcia, tylko my tutaj nikogo nie wpuścimy, to jest... To jest bzdurne. Zamykanie się, tak? Nie, na tym rzecz polega.